Witamy z powrotem. Dzisiaj DLA mężczyzn, którzy poważnie podchodzą do miłości, porozmawiamy o kilku typowych błędach we flircie, których powinieneś unikać, jeśli naprawdę jesteś zainteresowany kobietą. Te błędy mogą popełniać także kobiety, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Błąd numer 9 popełnił przyjaciel, więc nie zostawiaj żadnego. Pierwszym błędem jest wysyłanie nadmiernej ilości wiadomości bez treści. Wysyłanie niekończących się wiadomości w celu podtrzymania rozmowy może wydawać się potrzebne lub nudne. To prawda, że wszyscy mamy potrzeby, ale kiedy po prostu wysyłasz wiadomości, nie oferując niczego znaczącego, wydaje się, że bardziej skupiasz się na wypełnieniu ciszy niż na prawdziwej rozmowie. Kobiety szukające poważnego związku cenią jakość ponad ilość i wolą pogłębione rozmowy niż zalew SMS-ów typu „Co robisz?”. Drugim błędem jest niezwracanie uwagi na odpowiedzi. Z drugiej strony, jeśli mówisz za dużo o sobie i nie słuchasz, co ona ma do powiedzenia, to jest jak rozmowa przed lustrem. Wygląda na to, że przedkładasz własne historie nad kontakt z nią i jej myślami. To jednostronne podejście może sprawić, że poczuje się raczej biernym widzem niż aktywnym uczestnikiem. Trzeci błąd to nadmierne pochwały. Ciągłe komplementowanie jej może wydawać się nieszczere, jakbyś za bardzo starał się jej zaimponować. Jeśli każdy komplement jest przesadzony lub zbyt częsty, zaczyna brzmieć bardziej jak wyćwiczony scenariusz niż prawdziwe uznanie. Ta fala pochlebstw może sprawiać wrażenie, jakbyś bardziej chciał jej zaimponować niż ją poznać. Czwartym błędem jest włączanie do rozmowy poprzednich partnerów. Wspominanie o swoich poprzednich związkach może sprawiać wrażenie, jakbyś nadal tkwił w przeszłości. To tak, jakby próbować napisać nowy rozdział, jednocześnie czytając poprzedni. Ciągłe odwoływanie się do przeszłych związków może sprawiać wrażenie, że nie jesteś w pełni obecny w nowym związku. Kolejnym błędem jest nieprzestrzeganie ograniczeń. Jeśli nie szanujesz granic kobiety, możesz sprawić, że poczuje się nieswojo i podważysz pewność siebie. Szacunek do granic świadczy o trosce i stanowi solidny fundament zdrowego związku. Błąd numer 6 to niespójne zachowanie. Bycie spontanicznym i nieprzewidywalnym może na początku być ekscytujące, ale jeśli na przemian będziesz okazywać duże zainteresowanie i całkowicie się dystansować, może to prowadzić do niepewności i frustracji. Błąd numer 7 to nadmierne skupianie się na aspekcie fizycznym. Jeśli komplementujesz ją tylko za wygląd, może pomyśleć, że bardziej interesuje cię jej wygląd niż osobowość. Mężczyźni często wierzą, że kobiety cenią komplementy fizyczne tak samo jak oni, ale skupianie się tylko na nich może wydawać się powierzchowne. Numer 8 to wykonywanie imponujących i bezosobowych gestów. Wystawne prezenty lub ekstrawaganckie randki mogą wydawać się imponujące, ale nie zastąpią prawdziwego związku. Te gesty mogą sprawiać wrażenie, jakbyś próbował kupić ich uczucie, zamiast budować intymność poprzez małe, znaczące działania. Błąd numer 9 to zbyt wczesne mówienie o przyszłości. Zbyt wczesne zagłębianie się w plany na przyszłość może wywołać presję. Nawet jeśli cię lubi, może potrzebować wolniejszego tempa, aby nie czuć się przytłoczona. Wreszcie bycie zbyt przywiązanym, jak zachowywanie się z dystansem od początku, może zrujnować wszelkie szanse na zbudowanie silnego związku. Unikaj tych typowych błędów, a będziesz na dobrej drodze do budowania autentycznych, trwałych relacji zamiast niezręcznych, nieudanych spotkań. Czy rozpoznałeś jakiegoś? Nie zapomnij wspomnieć o tym w komentarzach. Do następnego razu.